Rozdział szósty. Gdy Obłoński zapytał Lewina, po co właściwie przyjechał, Lewin zaczerwienił się, gdyż nie mógł mu odpowiedzieć, przyjechałem oświadczyć się siostrze twej żony, chociaż naprawdę przyjechał po to. Rodzina Lewinowi i Szczerbackich należały do starych szlacheckich rosyjskich rodów i zawsze były z sobą w bliskich i przyjaznych stosunkach. Stosunki te utrwaliły się jeszcze bardziej, gdy Lewin był studentem, gdyż przygotowywał się do uniwersytetu razem z młodym Szczerbackim, bratem Kiti i Doli, i w uniwersytecie kolegował się z nim. Lewin bywał wtedy często u Szczerbackich i. zakochał się w domu Szczerbackich. Wydawać się to może dziwnym, lecz Konstanty Lewin był w istocie zakochanym w domu, w rodzinie, szczególnie w żeńskiej połowie rodziny Szczerbackich. Lewin nie pamiętał swej matki. Jedyna jego siostra była znacznie starszą od niego, w domu więc Szczerbackich zapoznał się po raz pierwszy z tą sferą dawnej, szlacheckiej, wykształconej i zacnej rodziny, której pozbawiła go śmierć ojca i matki. Wszyscy członkowie tej rodziny, szczególnie należące do niej kobiety, zdawali mu się być osłonięci jakąś poetyczną, tajemniczą zasłoną. I nie mówiąc już o tym, że nie widział w nich żadnych wad, lecz szczerze był przekonanym, że za tą zasłoną kryją się najwznioślejsze uczucia i zupełna doskonałość. Dlaczego te trzy panny musiały jednego dnia mówić po angielsku, a drugiego po francusku? Dlaczego o pewnych godzinach grywały na przemian na fortepianie, którego dźwięki dochodziły aż na górę do brata, gdzie uczyli się studenci? Dlaczego przychodzili profesorowie francuskiej literatury, muzyki, rysunków, tańców? Dlaczego o pewnych godzinach wszystkie trzy panny z mademoiselle Linon wyjeżdżały powozem na twerski bulwar w atłasowych szubkach? doli w długiej, natali w krótszej, a kiti zupełnie krótkiej, także widać były jej zgrabne nóżki, obciągnięte w czerwone pończoszki. Dlaczego z lokajem, strojnym w kapelusz, ze złotym galonem, chodziły po twerskim bulwarze? Tego wszystkiego, jak i wielu innych rzeczy, które działy się w jego otoczeniu, nie rozumiał, ale był przekonany. Że wszystko, co się tam dzieje, było bezwarunkowo jak najlepszym. I zakochanym był w tej tajemniczości właśnie. Ze swych studenckich czasów Lewin mało co nie zakochał się w najstarszej doli. Lecz doli wyszła wkrótce za Obłońskiego. Potem zaczął się kochać w drugiej. Zdawało mu się, że powinien zakochać się w jednej z sióstr, lecz sam nie zdawał sobie sprawy, w której. Lecz i Natali, jak tylko zaczęła bywać, zaraz wyszła za mąż za dyplomatę lwowa. Kitty była jeszcze dzieckiem, gdy Lewin skończył uniwersytet. Młody Szczerbacki wstąpiwszy do marynarki utonął w Bałtyckim Morzu i stosunki Lewina ze Szczerbackimi stały się rzadsze, mimo to, że z obłońskim żył zawsze w przyjaźni. Lecz gdy w tym roku, w początku zimy, Lewin spędziwszy cały rok na wsi, przyjechał do Moskwy i zobaczył Szczerbackich. Wtedy dopiero zrozumiał, w której z trzech sióstr było mu się przeznaczonym zakochać mogłoby się wydawać zupełnie naturalnym, że on Lewin, pochodzący z dobrego rodu, człowiek zamożny, ma zamiar oświadczyć się o rękę księżniczki Szczerbackiej. Prawdopodobnie od razu przyjęto by go i uważano za dobrą partię. Lecz Lewin był zakochanym, i dlatego zdawało mu się, że Kitty jest doskonałością pod każdym względem, istotą znacznie wyższą ponad wszystkich i wszystko, a on sam takim pospolitym, zwyczajnym stworzeniem, że nie było nawet cienia prawdopodobieństwa, aby świat cały i ona, Kitty, uznali go za godnego jej. Spędziwszy w Moskwie dwa miesiące i codziennie prawie spotykając się z Kitty, gdyż Lewin zaczął dużo bywać, aby widywać się z nią, Nagle przyszedł do wniosku, że małżeństwo ich nigdy nie może dojść do skutku i wyjechał na wieś. Przekonanie Lewina, że Kitty wyjść za niego nie może, polegało głównie na tym, że zdaniem jego rodzina uważać go będzie za niegodnego, ślicznej Kitty, a sama Kitty kochać go nie może, gdyż w oczach rodziny nie miał żadnego określonego stanowiska, gdy tymczasem koledzy i rówieśnicy jego, Lewin miał 32 lata, byli już pułkownikami, Fliegel adjutantami, profesorami, dyrektorami banków i kolei, prezesami różnych instytucji, jak na przykład Obłoński. On zaś, a wiedział dobrze, jakim wydawać się musi wszystkim, był obywatelem ziemskim, zajmował się hodowlą krów, polował na dubelty, stawiał budynki, a więc miał się za jednostkę pozbawioną wszelkich zdolności. I ta urocza, tajemnicza Kitty nie mogła kochać takiego brzydkiego, za jakiego on sam się uważał, człowieka, a przede wszystkim takiego pospolitego, niczym nie wyróżniającego się. Oprócz tego poprzedni jego stosunek z Kitty, stosunek dorosłego człowieka z dzieckiem, wydawał mu się jeszcze jedną przeszkodą. Brzydkiego, dobrego, za jakiego się miał człowieka, można było zdaniem jego lubić jako przyjaciela, lecz żeby być kochanym tą miłością, jaką on kochał Kitty. Trzeba było być pięknym, a przede wszystkim nadzwyczajnym człowiekiem. Lewin słyszał, że kobiety często kochają się w nieładnych, zwyczajnych ludziach, lecz nie dawał temu wiary, gdyż sądził po sobie, a on sam mógł kochać się tylko w ładnych, tajemniczych i nadzwyczajnych kobietach. Lecz spędziwszy samotnie dwa miesiące na wsi, Lewin przekonał się, że to nie była jedna z tych przelotnych miłostek, przez które przechodził w latach swej pierwszej młodości. Że uczucie to nie dawało mu ani chwili spokoju, że nie rozwiązawszy tej kwestii, czy ona będzie, lub nie będzie jego żoną, nie może żyć spokojnie, i że przyczyną zwątpienia, którego opanowało, była tylko wyobraźnia, że nie ma na to żadnych dowodów, aby mu miano odmówić ręki Kitty. I teraz znów przyjechał do Moskwy z mocnym postanowieniem oświadczenia się i ożenienia, jeśli tylko zostanie przyjętym, lub też. Lecz Lewin nie mógł myśleć o tym, co by się z nim stało. Gdyby go spotkała odmowa. Rozdział siódmy. Przyjechawszy rannym pociągiem do Moskwy, Lewin stanął u swego starszego przyrodniego brata Szewa. Przebrawszy się, wszedł do gabinetu brata z zamiarem opowiedzenia mu zaraz celu swego przyjazdu i proszenia o radę. Lecz w pokoju oprócz gospodarza został znanego powszechnie profesora filozofii, który. Po to tylko przyjechał z Charkowa, aby wyjaśnić nieporozumienie wynikłe między nim a Koznyszewem z powodu bardzo ważnej kwestii filozoficznej. Profesor prowadził nader ożywioną polemikę z materialistami i Sergiusz Koznyszew z ogromnym zaciekawieniem śledził za jej przebiegiem. Przeczytawszy ostatni artykuł profesora, napisał do niego list ze swymi zarzutami. Zarzucał mu mianowicie zbyt wielkie ustępstwa, które profesor miał poczynić materialistom. I profesor natychmiast przyjechał, aby osobiście rozmówić się z Sergiejem Iwanowiczem. Mowa tu była o modnej kwestii, czy istnieje jaka bądź granica między psychicznymi czynnościami człowieka i na czym ona polega. Sergiusz Iwanowicz przywitał brata grzecznym, lecz oziębłym uśmiechem, którym miał zwyczaj witać się ze wszystkimi i przedstawiwszy go profesorowi, powrócił do przerwanej rozmowy. Profesor, człowiek małego wzrostu, o wąskim czole, w okularach, Przewrał rozmowę, aby się przywitać, i znów zaczął mówić dalej, nie zwracając uwagi na Lewina. Lewin, czekając na odejście profesora, usiadł, nie biorąc udziału w rozmowie, lecz wkrótce zainteresował się nią. Lewin spotykał się w pismach z artykułami, o których była tu mowa, i czytał je, interesując się nimi jako przyrodnik, gdyż zajmowały się rozwijaniem znanych mu podstaw przyrodoznawstwa. Lecz nigdy nie łączył w swym umyśle naukowych badań o pochodzeniu człowieka, o refleksjach, o biologii, o socjologii z kwestiami o znaczeniu życia i śmierci, które w ostatnich czasach coraz częściej przychodziły mu na myśl. Przysłuchując się rozmowie brata z profesorem, Lewin zauważył, że łączyli kwestie naukowe z osobistymi, że parę razy mieli już o nich mówić, lecz za każdym razem, gdy zanadto zbliżali się do omawiania głównego punktu, to, jak Lewinowi zdawało się w tej chwili na umyślnie, oddalali się od niego i znów zagłębiali w sferę omówień, cytat, napomknień, powoływań się na autorytety, i Lewin nie mógł dobrze zrozumieć, o co im właściwie idzie. Nie mogę przypuścić, mówił Sergiusz Iwanowicz ze zwykłą mu jasnością i dobitnością wyrażeń i z piękną dykcją. Nie mogę w żadnym razie pogodzić się z Case'em, że całe moje poczucie zewnętrznego świata ma swe źródło we wrażeniach. Najbardziej podstawowe pojęcie istnienia osiąga mnie przez czucie. Nie ma też zresztą specjalnego organu dla odbierania tego wrażenia. Tak jest w istocie, lecz oni to jest i Wurst, i Knaust, i Prypasow odpowiedzą panu, że pańskie poczucie istnienia wynika z łączności tych wszystkich wrażeń że poczucie istnienia jest rezultatem tych wszystkich wrażeń. Wurst nawet wprost twierdzi, że gdzie nie ma wrażeń, nie ma też pojęcia istnienia. Ja zaś powiem zupełnie przeciwnie zaczął Sergiusz Iwanowicz. Lecz Lewinowi tym razem zdawało się, że zbliżywszy się do głównej treści swej rozmowy, znów oddalają się od niej. I zdecydował się zapytać profesora: Więc gdy zmysły me zostaną unicestwione, gdy ciało me umrze, to już żadne istnienie miejsca nie ma? Profesor z gniewem i jakby pod wrażeniem bólu umysłowego spowodowanego przerwaniem mu spojrzał na pytającego, który więcej był podobnym do burłaka niż do filozofa. I obejrzał się na Sergiusza Iwanowicza, który dysputował nie z takim wysiłkiem i jednostronnością jak profesor, i w którego głowie pozostawało dość miejsca i na odpowiadanie profesorowi, i na zrozumienie tego prostego i naturalnego punktu widzenia, z którego zostało zadane pytanie. Sergiusz Twanowicz uśmiechnął się i odpowiedział. Tego pytania nie mamy prawa stanowczo rozwiązać. Nie mamy danych, potwierdził profesor i znów zaczął przytaczać swe dowody. Nie, mówił, chcę udowodnić, że jeśli, jak to wprost twierdzi Prypasow, czucie ma za podstawę wrażenie, to powinniśmy ściśle rozróżniać te dwa pojęcia. Lewin nie słuchał dłużej, lecz czekał cierpliwie na odejście profesora. Rozdział ósmy. Gdy profesor odszedł, Sergiusz Iwanowicz zwrócił się ku bratu. Kontent bardzo jestem, żeś przyjechał. Czy długo masz zamiar zabawić? Jakże tam gospodarstwo? Lewin wiedział, że gospodarstwo nie bardzo interesuje brata i że pytanie to było mu zadane tylko przez grzeczność. Zbył je więc, odpowiadając tylko o urodzaju pszenicy i o pieniądzach. Lewin chciał też powiedzieć bratu o swym zamiarze żenienia się i zapytać się go o radę, a nawet zdecydował się na to zupełnie. Lecz gdy zobaczył Sergiusza, gdy posłuchał jego rozmowy z profesorem, gdy usłyszał potem ten bezwiednie, pobłażliwy ton, którym brat wypytywał się o gospodarstwo, majątku po matce nie podzielili pomiędzy sobą i Lewin zarządzał częścią brata i swoją, Lewin przekonał się, że nie może jakoś zacząć rozmowy o zamierzonym małżeństwie. Jakżeż tam u Was ziemstwo? Zapytał Sergiusz Iwanowicz, który interesował się bardzo ziemstwami i przypisywał im ogromne znaczenie. Doprawdy nie wiem. Jak to? Już nie jesteś członkiem zarządu? Nie, już przestałem nim być i nie jeżdżę już na zebrania. Szkoda, rzekł sergiusz Iwanowicz i zmarszczył się. Lewin chcąc się uniewinnić, zaczął opowiadać, co się dzieje w jego powiecie na zebraniach. Stara historia, przerwał mu sergiusz Iwanowicz. My Rosjanie zawsze jesteśmy jednakowi. Może być, że ta zdolność dopatrywania się swych braków jest naszą zaletą, lecz często bardzo przesadzamy pocieszając się tylko ironią, którą mamy zawsze na języku. Powiem ci tylko, że aby dano takie instytucje jak nasze ziemstwo jakiemu bądź innemu europejskiemu narodowi, to Niemcy lub Anglicy wyrobiliby sobie z nich zupełną niezależność, a my śmiejemy się tylko. Cóż więc należy robić? Zapytał nieśmiało Lewin. Chciałem spróbować raz jeszcze i z całego serca pragnąłem, aby ta próba udała się, lecz nie mogłem nic zrobić. Widocznie nie jestem zdatny do tego. Nie jesteś niezdatnym, lecz źle zapatrujesz się na te kwestie. Zapewne, odpowiedział niechętnie Lewin. A czy wiesz, że Mikołaj jest znowu w Moskwie? Mikołaj był rodzonym starszym bratem Konstantego Lewina i przyrodnim bratem Sergiusza Iwanowicza. Był to człowiek stracony, który przeputał prawie całą swą schedę po rodzicach, obracał się w jak najgorszym towarzystwie i zerwał zupełnie z braćmi. Skądże ty wiesz o tym? Z przerażeniem zapytał Lewin. Prokopi widział go na ulicy: W Moskwie? Gdzież on jest? Czy wiesz na pewno o tym? I Lewin podniósł się z kozła, jakby natychmiast chciał iść do brata. Żałuję bardzo, żem ci powiedział o tym, odezwał się Sergiusz Iwanowicz, spoglądając z podziwem na przestrach brata. Kazałem się już dowiedzieć, gdzie Mikołaj mieszka i posłałem mu weksel, który wystawił Trubinowi, a który ja zapłaciłem. I oto, co mi odpowiedział. Sergiusz Iwanowicz podał bratu kartkę wyjętą spod przycisku. Lewin przeczytał te kilka słów napisanych dziwnym pismem podobnym do jego. Proszę uniżenie zostawić mnie w spokoju. Tego tylko żądam od mych ukochanych braciszków. Mikołaj Lewin. Lewin przeczytał to i nie podnosząc głowy stał z kartką w ręku przed Sergiuszem Iwanowiczem. Toczył on wewnętrzną walkę, gdyż chciał wyrzec się zupełnie nieszczęśliwego brata i sam zdawał sobie z tego sprawę, że postąpi nieodpowiednio. Widocznie chce mnie obrazić, mówił dalej Sergiusz Iwanowicz. Lecz obrazić mnie nie może. A ja z całego serca chciałbym mu dopomóc, choć wiem, że jest to niemożebnym. Tak, tak, potwierdził Lewin. Rozumiem i cenię twe postępowanie. Lecz ja w każdym razie pojadę do niego. Jedź jak chcesz, lecz ja ci nie radzę odpowiedział na to Sergiusz Iwanowicz. To jest co do mnie, nie lękam się tego, gdyż nie uda się mu poróżnić nas. Lecz co do ciebie, to stanowczo jestem zdania, że lepiej nie jechać. Pomóc mu już nie można, no zresztą, a zresztą rób jak chcesz. Może być, że nie można mu już dopomóc, lecz obawiam się, szczególnie teraz, lecz to jest zupełnie co innego, obawiam się, że nie można go tak zostawić. Tego już nie rozumiem, rzekł Sergiusz Iwanowicz. Wiem tylko jedno, dodał po chwili, że uważam postępowanie Mikołaja za lekcję pokory. Zupełnie inaczej i pobłażliwiej zacząłem zapatrywać się na to, co nazywa się podłością, z chwilą, gdy brat mój stał się tym, czym jest obecnie. Wiesz sam przecież, co on zrobił. Ach, mój Boże, mój Boże, powtórzył Lewin. Dowiedziawszy się od lokaja Sergiusza Iwanowicza, gdzie mieszka Mikołaj, Lewin postanowił być u niego wieczorem. Przede wszystkim, aby mieć spokojną głowę, należało załatwić się z głównym celem swego przyjazdu. Pożegnawszy się z bratem, Lewin pojechał do Obłońskiego. Od niego dowiedział się o szczerbackich, po czym udał się do ogrodu zoologicznego, gdzie, jak mu to Obłoński powiedział, miał zastać Kitty. Rozdział dziewiąty. Lewinowi serce biło, gdy o czwartej godzinie wysiadał z sanek przed ogrodem zoologicznym i gdy szedł ścieżką ku sadzawce, wiedząc już na pewno, że zastanie Kitty, gdyż widział karetę szczerbackich przed bramą wjazdową. Dzień był jasny i mroźny. Przed bramą stały rzędem karety, sanki, żandarmi. Publiczność błyszcząc na jasnym słońcu kapeluszami roiła się u wejścia i na dróżkach, po bokach których stały domki w rosyjskim stylu zdobne wrzeźby. Stare kędzierzawe brzozy z gałęziami zwieszającymi się od śniegu zdawały się być przybrane w nowe, uroczyste szaty. Lewin szedł ścieżką w stronę sadzawki i mówił sam do siebie. Nie trzeba się denerwować. Należy właśnie być najzupełniej spokojnym. Czemu bijesz tak mocno? Milcz, ty głupie! zwracał się do serca swego. Lecz czym bardziej starał się uspokoić, tym silniej biło mu serce i tym bardziej brakło mu tchu. Ktoś ze znajomych spotkał go i zawołał nań, lecz Lewin nawet nie poznał go. Podszedł do gór, koło których słychać było brzęczenie łańcuchów, na których spuszczały się i podnosiły saneczki. Wesołe okrzyki używających szlichtady brzmiały w powietrzu. Gdy Lewin przeszedł jeszcze parę kroków i stanął nad sadzawką, od razu rozpoznał ją między ślizgającymi się. Obecności jej domyślił się z radości i z przestrachu, które owładnął jego sercem. Ona stała na drugim końcu sadzawki i rozmawiała z jedną ze znajomych pań. Zdawało się, że nie ma nic nadzwyczajnego ani w jej postaci, ani w jej ubraniu. Lecz Lewinowi było również łatwo odróżnić ją w tym tłumie, jak spostrzec różę między pokrzywami. Ona opromieniała wszystko. Ona była uśmiechem, roztaczającym szczęście dookoła. Czy to prawdy mogę zejść tam na ludzi i podejść ku niej? Pomyślał. Miejsce, na którym stała, wydawało się Lewinowi niedostępną świątynią. I przez chwilę miał już zamiar odejść, do tego stopnia bał się. Musiałasz zrobić wysiłek i pomyśleć, że koło niej chodzą najrozmaitszego rodzaju ludzie i że on sam mógł przyjść tutaj, aby się ślizgać. Wszedł więc na lód, starając się na nią nie patrzeć zbyt długo, tak samo jak i na słońce, lecz chociaż nie patrzył na nią, widział ją tak samo jak słońce. Na lodzie zbierało się w tymże dniu tygodnia i o tej godzinie zawsze jedno i to samo towarzystwo. I to sami znajomi. Byli tam i tacy, którzy doskonale ślizgali się i tacy, co dopiero uczyli się. Ci trzymali się za saneczki i niezgrabnie z pewną obawą popychali je przed sobą. Młodzi chłopcy i ludzie starsi, którzy ślizgali się tylko dla higieny, wszyscy oni wydawali się lewinowi wybranymi, gdyż byli tutaj, blisko niej. Lewinowi dziwnym się to zdawało, że wszyscy najzupełniej obojętnie doganiali ją, prześcigali, a nawet i rozmawiali. Niektórzy zaś nie zwracali na nią żadnej uwagi i bawili się wesoło, korzystając z doskonałego lodu i ładnej pogody. Mikołaj Szczerbacki, stryjeczny brat Kitty, w krótkiej marynarce i wąskich spodniach, z łyżwami na nogach, siedział na ławce, a ujrzawszy Lewina zawołał. – A, pierwszy mistrz jazdy na łyżwach! Kiedyś pan przyjechał, bierz pan łyżwy, mamy doskonały lód! – – Nie mam łyżew – odpowiedział Lewin, dziwiąc się, że jest tak śmiałym w jej obecności i nie tracąc jej ani na chwilę z oczu, chociaż nie patrzył się na nią zupełnie. Odczuwał, że słońce zbliżało się ku niemu. Kitty stała w końcu sadzawki i nieśmiało, wspierając się na wąskich nóżkach, obutych w wysokie trzewiki, bojąc się upaść, zbliżała się ku niemu. Chłopiec jakiś w rosyjskim ludowym ubiorze, machając rękoma i schyliwszy się ku ziemi, starał się wyprzedzić ją – Widać było, że Kitty nie czuła się zupełnie pewną na lodzie. Wyjąwszy ręce z małej mówki wiszącej na wstążce, starała się nimi utrzymać równowagę i patrząc na Lewina, którego od razu poznała, uśmiechała się trochę do niego, trochę zaś ze swego przestrachu. Gdy zakręt skończył się, Kitty podjechała prosto do Szczerbackiego i trzymając go mocno za rękę, z uśmiechem kiwnęła głową Lewinowi. W tej chwili była jeszcze ładniejszą, niż wyobrażał ją sobie. Gdy myślał o niej, Łatwo mu było przedstawić ją sobie całą, a szczególnie urok tej małej, jasnej główki z wyrazem dziecinnej szczerości i dobroci. Tej główki, która tak ładnie wspierała się na zgrabnych, dziewiczych ramionach. Szczególny jej wdzięk, którym Lewin tak się zachwycał, tworzyło połączenie dziecinnego wyrazu twarzy i pięknej figury. Lecz Lewina zawsze najbardziej uderzał w Kiti wyraz jej łagodnych, spokojnych, pełnych szczerości oczu. A jeszcze bardziej jej uśmiech, który go zawsze przenosił w jakieś nieznane, zaczarowane światy, w których Lewinowi było tak błogo i tak spokojnie, jak nigdy nie bywało w rzeczywistości. Chyba kiedyś, w dawno minionych latach dzieciństwa. Dawno jesteś pan już tutaj? rzekła Kitty, podając Lewinowi rękę. Dziękuję, dodała po chwili, gdy Lewin podniósł z ziemi chusteczkę, która wypadła z mówki. Ja, ja niedawno, wczoraj. To jest dzisiaj przyjechałem, odrzekł Lewin, zmieszany do tego stopnia, że nie od razu zrozumiał jej pytanie. Chciałem być dzisiaj u państwa. Zaczął mówić, lecz przypomniawszy sobie z jakimi zamiarami względem niej przyjechał, zmieszał się znów i zarumienił cały. Nie, nie, nie wiedziałem, że pani ślizga się i to tak dobrze. Kitty spojrzała na niego z uwagą, jakby chcąc odnaleźć powód jego zmieszania. Pańską pochwałę należy cenić, gdyż tutaj na ślizgawce zachowała się tradycja pańskiej jazdy. odezwała się, strzepując z mówki igiełki szronu rączką obciśniętą w czarną rękawiczkę. Kiedyś ślizgałem się namiętnie. Chciałem dojść do doskonałości. Pan zawsze wszystko robi z namiętnością, odrzekła uśmiechając się. Chciałabym bardzo zobaczyć, jak się też pan ślizga. Niech pan weźmie łyżwy. Będziemy się ślizgać razem. Ślizgać się z nią? Czyż to jest morzebnym? myślał Lewin, patrząc się na nią. W tej chwili wezmę, odpowiedział i poszedł przypasywać sobie łyżwy. Dawnośmy już nie widzieli pana tutaj, zaczął mówić posługacz, podtrzymując nogę i zakręcając w obcas śrubę. Odkąd pana nie ma, nie ma nikogo, kto by się ślizgał tak dobrze jak pan. Czy dobrze przypasałem? zapytał, zapinając rzemyk. Dobrze, dobrze, tylko prędzej, mój kochany. Odpowiedział Lewin, nie mogąc powstrzymać uśmiechu szczęścia, który mimowoli ukazał się na jego twarzy. Doprawdy, mówił sam do siebie. Teraz dopiero naprawdę żyję i używam zupełnego szczęścia. Będziemy, rzekła, ślizgać się razem. Czy może teraz wyznać jej wszystko? Ale dlatego przecież lękam się mówić jej teraz o tym, gdyż jestem szczęśliwy choćby nadzieją samą, a potem. Lecz trzeba. Trzeba koniecznie. Lewin wstał z ławki, zdjął palto i rozpędziwszy się po chropowatym trochę przy brzegach lodzie, dostał się prędko na równą powierzchnię i sunął bez najmniejszego wysiłku. Zdawało się, że nieodpowiednimi ruchami nóg, lecz wolą swą powiększał lub zmniejszał szybkość biegu i nadawał mu kierunek. Zbliżał się do Kitty nieśmiało, lecz uśmiech jej dodawał mu odwagi. Kitty podała mu rękę i ruszyli razem, z coraz większą szybkością sunąc po szklanej tafli lodu. A czym prędzej biegli, tym ona mocniej trzymała się jego ramienia. Sama nie wiem dlaczego, ale pewną jestem, że z panem nauczyłabym się daleko prędzej, odezwała się. Ja czuję się pewnym siebie, gdy pani opiera się na mnie, odrzekł Lewin. Lecz w tej chwili przeląkł się tego, co powiedział, i zarumienił się. Jakoż w istocie, jak tylko wymówił te parę słów, nagle, jak gdyby słońce schowało się za chmury. Z twarzy jej znikł uśmiech i Lewin ujrzał znajomy mu dobrze wyraz jej oblicza, w którym odbijał się wysiłek myśli. Na gładkim jej czole pokazała się zmarszczka. Co pani stało się? A zresztą nie mam prawa pytać się o to. Pospieszył poprawić się. Dlaczego? Nic mi się nie stało. Odpowiedziała obojętnie. W tej chwili dodała: Czyś pan widział się już z mademoiselle Linon? Jeszcze nie. To idź pan do niej. Ona tak lubi pana. – Co to się stało takiego? Czyżbym ją, broń Boże, obraził? – pomyślał Lewin i pobiegł ku starej francusce z siwymi pukielkami siedzącej na ławce. Mademoiselle Linon ujrzawszy go uśmiechnęła się, pokazując sztuczne zęby i powitała jako starego przyjaciela. – Tak, rośniemy – rzekła wskazując oczyma na Kitty. – Tiny Bear urósł. Mówiła śmiejąc się i przypominając Lewinowi żart jego o trzech pannach, które nazywał kiedyś niedźwiadkami z angielskiej bajki. Czy pan przypomina sobie, jak pan tak mawiał czasami? Lewin zapomniał już o tym zupełnie, lecz mademoiselle Liną no, od dziesięciu już lat śmiała się z tego dowcipu i lubiła go powtarzać. Idź pan ślizgać się, a nasza Kitty już wcale nieźle jeździ. Gdy Lewin podszedł znów do Kitty, twarz jej nie była już tak surową. Oczy spoglądały łagodnie, lecz Lewinowi zdawało się, że pomimo to Kitty jest niezadowoloną. I zrobiło mu się smutno. Porozmawiawszy z Lewinem o swej starej guwernantce i o jej dziwactwach, Kitty zapytała go, co porabia na wsi. Czyż się panu nie znudzi siedzieć tak całą zimę na wsi? zapytała. Nie, nie nudzę się, gdyż jestem bardzo zajęty odpowiedział, czując, że poddaje się jej wpływowi, któremu oprzeć się nie będzie w stanie, tak samo jak i dwa miesiące temu. Na długo pan przyjechał? zapytała znów Kitty. Nie wiem, odpowiedział, nie myśląc o tym, co mówi. Przyszło mu na myśl, że jeśli znów stanie z nią na zwykłej ich przyjacielskiej stopie, to znów w końcu będzie musiał wyjechać, nie zdecydowawszy się na nic. I postanowił jasno postawić kwestię. Więc pan nie wie? Nie wiem. Wyjazd mój będzie zależał od pani, odpowiedział, lecz nagle przestraszył się swych własnych słów. Nie wiadomo, czy Kitty nie słyszała odpowiedzi, czy też nie chciała jej słyszeć. Lecz w tej chwili, potknąwszy się, puściła jego rękę i odeszła ku mademoiselle Liną. Powiedziała jej parę słów i razem z francuską skierowała się ku domkowi, gdzie była urządzona garderoba dla pań. — Co też ja narobiłem? Mój Boże, dopomóż mi i naucz mnie! — modlił się Lewin. Jednocześnie czując potrzebę przyspieszonego ruchu, rozpędził się i zaczął pisywać na lodzie koła. W tej chwili jeden z młodych ludzi, najlepszy łyżwiarz, z papierosem w ustach wyszedł z kawiarni i rozpędziwszy się zaczął spuszczać się na łyżwach na dół, po schodach, podskakując na każdym stopniu. Gdy zbiegł na lód, nie starając się nawet rękoma utrzymać równowagi, zaczął się ślizgać i wypisywać ósemki. Nowa zupełnie sztuka rzekł Lewin i zaraz pobiegł na górę. Nie zabij się pan tylko, do tego trzeba mieć ogromną wprawę, zawołał za nim Mikołaj Szczerbacki. Lewin wszedł na schodki, nabrał rozpędu i puścił się na dół, starając się rękoma utrzymać równowagę. Na ostatnim jednak stopniu potknął się, lecz jednym silnym ruchem wyprostował się i dotknąwszy się tylko ręką lodu, uśmiechnięty pobiegł dalej. Jaki on jest przyjemny, pomyślała Kitty wychodząc z mademoiselle liną z garderoby i patrząc na niego z przyjaznym uśmiechem jak na ukochanego brata. Czyżbym była winną? Czyżbym zrobiła co złego? Ludzie mówią kokieteria. Wiem, że go nie kocham, lecz jest mi tak wesoło w jego towarzystwie i jest taki przyjemny. Tylko dlaczego on to powiedział? Pomyślała. Spostrzegłszy, że Kitty wychodzi i że matka jej, która właśnie przed chwilą przyjechała, spotkała się z nią na schodach, Lewin, czerwony cały od przyspieszonego biegu, przestał się ślizgać i zamyślił się. Potem po chwili odpasał łyżwy i przy wyjściu z ogrodu dopędził matkę i córkę. A rada jestem bardzo, że widzę pana! Witała go księżna. We czwartki, jak zwykle, przyjmujemy. A zatem, dzisiaj? Bardzo nam będzie przyjemnie widzieć pana, odpowiedziała księżna z pewnym chłodem. Ton, jakim matka odpowiedziała Lewinowi, uraził Kitty. Chcąc złagodzić trochę odpowiedź matki, odwróciła głowę ku Lewinowi i rzuciła mu krótkie. Do widzenia? W tej chwili właśnie wchodził do ogrodu Stepan Arkadiewicz w kapeluszu na bakier, uśmiechnięty, z podniesioną głową. Przywitawszy się z teściową, z pewnym zakłopotaniem odpowiadał na pytania tyczące się zdrowia Doli. Porozmawiawszy chwilę z księżną, wyprostował się i ujął Lewina pod rękę. Jedziemy? zapytał. Myślałem o tobie i bardzo się cieszę, żeś przyjechał. Mówił, patrząc mu znacząco w oczy. Jedźmy, jedźmy, odpowiedział uszczęśliwiony Lewin, któremu ciągle zdawało się, że słyszy głos jej, który powiedział mu, do widzenia, i że widzi uśmiech, którym Kitty obdarzyła go. Do Anglii czy też do ermitażu? Wszystko mi jedno. Jedźmy więc do Anglii, zadecydował Stepan Arkadiewicz, wybierając Anglię dlatego, że w niej był więcej winien niż w ermitażu. Uważał więc za niestosowne unikać tej restauracji. Masz dorożkę? To dobrze, gdyż ja odesłałem swoją karetę. Przyjaciele milczeli przez całą drogę. Lewin starał się domyśleć, co miało oznaczać ta nagła zmiana usposobienia Kitty. Chwilami wmawiał w siebie, iż może mieć nadzieję, że zostanie przyjętym. Chwilami zaś zaczynał rozpaczać i zdawało mu się, że nadzieja jego jest nierozsądną. A mimo to czuł się zupełnie innym człowiekiem, który nic nie miał wspólnego z tym dawnym, który istniał zanim ona uśmiechnęła się i powiedziała Do widzenia. Stepan Arkadiewicz przez całą drogę układał w myśli menu obiadu. Czy lubisz turbot? Zapytał Lewina, gdy sanki zatrzymały się przed restauracją. Co? odezwał się Lewin. Y, turbot? Ja bardzo lubię turbot. Rozdział dziesiąty. Lewin wszedłszy do restauracji z obłońskim, nie mógł nie zauważyć pewnego szczególnego wyrazu zadowolenia i radości odbijającego się na twarzy i w całej postaci Stepana Arkadywicza. Obłoński zdjął palto i w kapeluszu na bakier wszedł do bufetu, wydając polecenia Tatarom we frakach z serwetami w ręku, którzy ujrzawszy go, zbiegli się ku niemu. Kłaniając się na wszystkie strony znajomym, którzy i tutaj, również jak i wszędzie spotykali go radosnym uśmiechem, Stepan Arkadiewicz podszedł do bufetu, zakąsił wódkę kawałkiem ryby, odezwał się parę słów do wymalowanej, ubranej w wstążki koronki i farbanki francuski siedzącej za bufetem, Musiał powiedzieć jej coś dowcipnego, gdyż nawet i ta francuska serdecznie roześmiała się. Lewin zaś dlatego tylko nie napił się wódki, gdyż czuł pewnego rodzaju wstrętku francusce, która zdawała się składać się cała z cudzych włosów, z ryżowego pudru i octu tualetowego. Odsunął się jak najdalej od niej, jak od zanieczyszczonego miejsca. Cała istota jego była przepełniona wspomnieniem o Kitty i w oczach błyszczał mu uśmiech szczęścia i zwycięstwa. — Niech jaśnie pan będzie łaskaw pozwolić tutaj — zapraszał, uwijając się koło nich stary Tatar z rozchodzącymi się połami fraka. — Służę jaśnie panu — zwrócił się ku Lewinowi, będąc przez szacunek dla Stepana Arkadiewicza usłużnym i dla jego gościa. Położywszy czysty obrus na zasłanym już obrusem okrągłym stole, ponad którym zwieszał się brązowy świecznik, Tatar poprzysuwał aksamitne krzesła i z serwetą i kartą w ręku stanął przed Stepanem Arkadiewiczem, oczekując jego rozkazów. Jeśli jaśnie pan rozkaże oddzielny gabinet, to w tej chwili będę nim służył. Książe Golicyn z damą opuszczą go w tej chwili. Mamy świeże ostrygi. Ostrygi? Stepan Arkadiewicz zamyślił się. Może by zmienić całe menu, mój kochany Lewinie? Odezwał się wskazując palcem na kartę. Na twarzy jego odbijało się wahanie. Czy ostrygi macie dobre? Flensburskie, jaśnie panie, ostenskich nie mamy. Flensburskie nie flensburskie, ale czy świeże? Wczoraj dopiero nadeszły. Zacznijmy może od ostrych, a potem zobaczymy. Jak ci się zdaje, Konstanty? Wszystko mi jedno. Zjadłem kaszy i kapuśniaku, ale tutaj przecież nie mają tego. Może jaśnie pan każe sobie podać kaszy à la Russef? zapytał tatar, schylając się nad lewinem jak niańka nad dzieckiem. Będę jadł, co wybierzesz. Ślizgałem się i jestem głodny. Niech ci się nie zdaje, mój kochany, dodał, zauważywszy na twarzy Obłońskiego niezadowolenie. Żebym nie potrafił ocenić twego wyboru. Z prawdziwą przyjemnością będę jadł. Ma się rozumieć. Niech tam sobie gadają, co chcą, lecz jest to jedna z niewielu przyjemności, jakie mamy w życiu, rzekł Stepan Arkadiewicz. Daj nam więc, mój kochany, dwa albo trzy tuziny ostryk, zupę z jarzyn, niech, podpowiedział tatar lecz Stepan Arkadiewicz nie chciał sprawić mu przyjemności i nie nazywał potraw po francusku. Z potem turbot z gęstym sosem, potem rozbew, tylko pamięta, aby był dobry, potem kapłon i kompot. Tatar przypomniawszy sobie, że Stepan Arkadiewicz nigdy nie nazywa potraw po francusku, nie powtarzał głośno ich nazw, lecz nie mógł odmówić sobie przyjemności powtórzenia po cichu. Soupe turbot sauce bon marché, Poulard à l'estragon, Poczem podał Obłąskiemu kartę z winami. Cóż będziemy pili? Wszystko mi jedno, aby niezbyt dużo. Chyba szampana, odpowiedział Lewin. Mamy zaczynać od szampana? Hm. A zresztą napijmy się. Czy lubisz z białą pieczątką? blanc, przetłumaczył tatar. Podaj tę markę do ostryga, potem zobaczymy. Słucham, a do mięsa co mam podać? Chyba klasyczne szabli. Dobrze, czy ser ten sam co zawsze? Tak, daj nam parmezanu. Może lubisz inny? zapytał obłoński Lewina. Niech będzie parmezan, wszystko mi jedno odrzekł Lewin, uśmiechając się nieznacznie. Tatar pobiegł i po pięciu minutach powrócił z półmiskiem pełnym ostryk w skorupach i butelką, którą trzymał między palcami za szyjkę. Stepan Arkadiewicz zmiął serwetę, zasunął ją za kamizelkę i wziął się do ostryk. Wcale nie złe. Pochwalił, wyjmując srebrnym widelcem ze skorupy drgające ostrygi. Niezłe, powtórzył, spoglądając na Lewina i Tatara. Lewin jadł ostrygi, choć zwyczajny chleb z serem smakowałby mu lepiej. Lecz z prawdziwą przyjemnością przyglądał się Obłońskiemu. Nawet Tatar, odkorkowawszy butelkę i rozlewając pieniądze się wino w złocone kieliszki, z widocznym uśmiechem zadowolenia, poprawiając sobie biały krawat, spoglądał na stepana Arkadiewicza. Nie jesteś zapewne amatorem ostyk? Odezwał się Stepan Arkadiewicz, popijając wino. Lub też masz jakiś kłopot na głowie. Co? Przyznaj się. Stepan Arkadiewicz chciał, aby Lewin był wesołym, lecz Lewin, choć był w dobrym humorze, zdawał się być zakłopotanym, gdyż przykro mu było z tym. Co miał na sercu siedzieć w restauracji, w gabinecie, do którego przychodzono z kobietami, wśród tego hałasu i gwaru, całe otoczenie brązy, lustra, gaz, tatarzy wszystko to raziło go. Bał się zabrukać to, co miał w duszy. Ja tak, jestem zakłopotany, tym bardziej, że to wszystko razi mnie odparł. Nie możesz sobie wyobrazić, jak mnie, mieszkańca wsi, wszystko wprawia w podziw. Nie dalej choćby, jak paznokcie tego pana, którego widziałem u ciebie. Widziałem, że przyglądałeś się bardzo paznokciom tego nieboraka Chryniewicza. przerwał mu, uśmiechając się Stepan Arkadiewicz. Nic dziwnego, odpowiedział Lewin. Zrozumiesz moje słowa, gdy będziesz patrzył z punktu widzenia mieszkańca wsi. My na wsi staramy się doprowadzić nasze ręce do takiego stanu, który by nam pozwolił zupełnie swobodnie pracować. Dlatego też obcinamy paznokcie i czasami zakasujemy rękawy. A tutaj ludzie na naumyślnie zapuszczają paznokcie, o ile można najdłuższe, i przyczepiają sobie spotki zamiast spinek, jak gdyby chodziło im o to, aby nie byli w stanie nic robić rękami. Stepan Arkadiewicz znowu uśmiechnął się wesoło. Jest to tylko dowodem, że praca rąk jest im niepotrzebna. Być może. Ależ w każdym razie dziwię się temu, jak i w tej chwili dziwię się, że tacy wieśniacy jak ja starają się zwykle jak najprędzej nasycić, się, aby być w stanie powrócić do pracy, a ty i ja dokładamy wszystkich starań, by jak najdłużej nie najeść się. I dlatego też jemy ostrygi. Ma się rozumieć, przerwał mu Stepan Arkadiewicz, gdyż na tym polega cel cywilizacji, aby ze wszystkiego starać się robić sobie przyjemność. Jeśli tylko dlatego mam być cywilizowanym, to wolę być dzikim. To też i jesteś dzikim. Wy wszyscy Lewinowie jesteście dzicy. Lewin westchnął, gdyż przypomniał mu się brat Mikołaj. Zrobiło mu się przykro i zachmurzył się. Leżo Błoński w tej chwili rozpoczął rozmowę, która oderwała Lewina od bolesnych wspomnień. Czy pojedziesz dzisiaj wieczorem do naszych, to jest do Szczerbackich? zapytał, odsuwając talerz z pustymi skorupami i przesuwając sobie ser. Muszę koniecznie dzisiaj być u nich, odpowiedział Lewin. Choć zdaje mi się, że księżna tylko przez grzeczność zapraszała mnie. Co tam, głupstwo? To jest zwykły sposób. Podawaj no mój kochany zupę. To jest zwykły sposób. Grandam, tłumaczył Stepan Arkadiewicz przyjacielowi. Ja tam również będę, lecz pierwej muszę być na próbie śpiewów u hrabiny Boninej. Powiedz tylko sam, czyś ty nie dzikus? Jakżeż inaczej wytłumaczyć twój nagły wyjazd z Moskwy? Szczerbaccy wciąż pytali się mnie o ciebie, tak jakbym co wiedział, a ja wiem tylko tyle, że zawsze postępujesz nie tak jak wszyscy. Masz rację, odpowiedział Lewin, powoli i z pewnym zakłopotaniem. Masz rację, jestem dziki. Lecz wyjazd mój nie jest wcale tego dowodem. Owszem, dopiero teraz, gdy znowu przyjechałem, złożyłem prawdziwy dowód mojej dziwaczności. Przyjechałem zaś teraz jakiś ty szczęśliwy! Znów przerwał Lewinowi Stepan Arkadiewicz, patrząc mu prosto w oczy. Dlaczego? Poznaje bystre konie po ich nozdrzach, zakochanych zaś młodzieńców po ich oczach! żartował Stepan Arkadiewicz. Przed tobą stoi otworem świat cały. A przed tobą czyżby już był zamkniętym? Nie. Jeszcze nie zupełnie zamknięty, lecz ty masz jeszcze przyszłość przed sobą, a ja już żyję tylko teraźniejszością. I to w dodatku teraźniejszością niezbyt wesołą, ani ciekawą. Dlaczego? Niezbyt ciekawą, a zresztą nie chcę mówić o sobie i wszystkiego powiedzieć ci nie mogę, odparł Stepan Arkadiewicz. Po co więc właściwie przyjechałeś do Moskwy? Sprzątaj, zawołał na tatara. A czy nie domyślasz się? Zapytał Lewin nie spuszczając ze Stepana Arkadiewicza bystrego spojrzenia. Domyślam się, lecz nie wypada mi rozpoczynać tej rozmowy, z czego możesz zmiarkować, czy domysł mój jest słuszny, czy nie. Rzekł Stepan Arkadiewicz, patrząc przenikliwie na Lewina. Więc cóż mi powiesz? zapytał Lewin niepewnym głosem, a pytając się czuł, że mu drżą wszystkie muskuły twarzy. Jakżeż zawatrujesz się na to? Stepan Arkadiewicz spokojnie dopił kieliszka szabli i wciąż patrząc na Lewina, rzekł. Ja? <grychy> życzyłbym sobie z całego serca, gdyż byłoby to najlepiej. Czy tylko przypadkiem nie mylisz się? Czy wiesz, o czym mówimy? Dopytywał się Lewin, przenikając wzrokiem swego współbiesiadnika. Więc naprawdę jesteś zdania, że się to stać może? Jestem zdania, że się to stać może. Dlaczego by się nie mogło stać? Ale czy naprawdę przypuszczasz, że się to stanie? Powiedz mi, co myślisz w głębi duszy? A jeśli... jeśli spotka mnie odmowa? Jestem nawet jej najzupełniej pewnym. Dlaczego jesteś jej pewnym? I Stepan Arkadiewicz mimowoli uśmiechnął się, widząc zakłopotanie Lewina. Tak mi się jakoś zdaje chwilami. Lękam się odmowy i dla niej, i dla siebie. W każdym razie, pannie, nie grozi żadna nieprzyjemność. Każda panna dumną jest z oświadczyn. W istocie, każda panna, ale nie ona. Stepan Arkadiewicz uśmiechnął się, gdyż wiedział, że dla Lewina wszystkie panny na świecie dzielą się na dwa gatunki. Pierwszy, wszystkie panny na świecie oprócz niej, i panny te mają wszystkie ludzkie wady i niczym nie wyróżniają się od szarego ogółu. Drugi zaś gatunek, ona jedna, nie mająca żadnej wady i górująca nad całą ludzkością. Zaczekaj, weź trochę sosu. Rzekł Stepan Arkadiewicz, biorąc Lewina za rękę, którą odsuwał naczynie z sosem. Lewin wziął sosu, lecz nie dawał jeść Stepanowi Arkadiewiczowi. Zaczekaj, zrozum, że jest to dla mnie kwestia życia i śmierci. Nigdy z nikim nie rozmawiałem o tym i z nikim tylko z tobą mogę mówić o tym. Na pierwszy rzut oka jesteśmy zupełnie obcymi dla siebie, gdyż mamy różne poglądy i różne upodobania. Lecz ja wiem, że ty kochasz i rozumiesz mnie, więc ja kocham cię bardzo. Lecz na miłość boską, bądź najzupełniej szczerym. Mówię ci tylko to, co myślę, odrzekł uśmiechając się znów Stepan Arkadiewicz. Lecz co więcej, powiem ci, moja żona, najlepsza w świecie kobieta. Stepan Arkadiewicz westchnął, przypomniawszy sobie żonę i pomilczawszy chwilę, mówił dalej. Moja żona ma dar przewidywania. Widzi ludzi na wskroś i wie zawsze, co się zdarzy. Szczególnie co do ślubów przeczucia nigdy ją nie mylą. Przepowiedziała na przykład, że Szachowska wyjdzie za brojtelna. Nikt nie chciał temu wierzyć, a jednak małżeństwo to doszło do skutku. A Dolly jest za tobą. A to w jaki sposób? W taki mianowicie, że nie tylko lubi cię bardzo, lecz powiada, że Kitty musi koniecznie być twoją żoną. Lewin na te słowa obłońskiego uśmiechnął się tym uśmiechem, który zwykle poprzedza łzy rozrzewnienia. Twoja żona tak mówi? Zawołał Lewin. Zawsze mówiłem, że twoja żona to doskonałość. Lecz dosyć już tych rozmów. Dodał po chwili i podniósł się z krzesła. Dobrze, ale siądź jeszcze na chwilę. Lecz Lewin nie mógł usiedzieć na miejscu. Przeszedł się dwa razy po ciasnym gabinecie i mrużył oczy, żeby zatrzymać łzy, które się w nich zakręciły. Po czym usiadł na swoim poprzednim miejscu. Zrozum, zaczął mówić, że to nie jest miłość. Kochałem się, ale to jest co innego. To nie miłość, ale jakaś zewnętrzna potęga owładnęła mną. Wyjechałem, gdyż doszedłem do przekonania, że to nigdy miejsca mieć nie może, również jak i zupełne szczęście, którego nigdy nie ma na ziemi. Walczyłem z sobą długo, lecz czym dłużej walczyłem, tym bardziej upewniałem się, że nie ma dla mnie bez tego przyszłości, życia. Po cóżeś wyjeżdżał? Poczekaj. Tyle myśli ciśnie mi się do głowy, tyle pytań muszę ci zadać. Słuchaj mnie, nie jesteś w stanie wyobrazić sobie, jaką przysługę i łaskę wyrządziłeś, mi, mówiąc o tym wszystkim. Czuję się tak szczęśliwym, że nawet staję się złym. Zapomniałem o wszystkim. Dzisiaj dowiedziałem się, że brat mój, Mikołaj, znasz go przecież, jest tutaj. Zapomniałem i o nim, nawet gdyż zdaje mi się, że i on musi być szczęśliwym. Jestem jakby w pewnego rodzaju obłędzie. W jednej rzeczy tylko lękam się. Ty już ożeniłeś się, znasz więc zapewne to uczucie. Lękam się, że my, ludzie nie pierwszej już młodości, mamy już za sobą przeszłość bogatą, nie w miłość, ale w grzechy. I nagle zbliżamy się do istoty czystej, niewinnej. Jest to wstrętnym i dlatego też każdy z nas musi uważać się za niegodnego. Ty przecież masz niewiele grzechów na sumieniu. W każdym razie odparł Lewin, ze wstrętem odwracam się od mojej przeszłości. Lękam się i przeklinam ją i gorzko żałuję. Tak zawsze bywa na świecie. My nic na to nie poradzimy. Uspokajał go Stepan Arkadiewicz. Pociesza mnie tylko ta modlitwa, którą zawsze lubiłem, że nie według mych zasług, lecz według miłosierdzia sądzonym będę. Może więc i ona mi wybaczy. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka i zachęcamy do przesłuchania jego dalszej części w jednym z serwisów, dostępnych pod linkiem zamieszczonym w opisie filmu. Jeśli nie chcesz przeoczyć kolejnych audiobooków, zasubskrybuj nasz kanał, włącz notyfikacje i bądź na bieżąco.